Witam wszystkich serdecznie w tym cudownym dniu. Jak widzicie, szatan został pokonany. Od jakiegoś czasu walczyłem z tym grzechem, jakim było niezupełnie legalne używanie owego programu. Nie mogło to być działanie nikogo innego, jak tylko Ducha Świętego, który wręcz każdego dnia mi przypominał o tym. Jeżeli kochasz mnie, chodzi tu oczywiście o Pana Jezusa Chrystusa, to dlaczego wciąż chcesz żyć z tym grzechem? I tak, jeżeli chcemy wygrać z grzechem, to niestety musimy się przygotować na poniesienie strat. Albo będą to straty na ciele, albo też straty finansowe. I tak ze względu na Pana Jezusa zerwałem z tym raz na zawsze. Mógłbym oczywiście korzystać tutaj z tego dowoli, nikt by oczywiście się tego nie dowiedział, ale Pan Bóg, On wie wszystko, tak? Można siebie oszukiwać, ale Pana Boga, no nie oszukasz. I tak dzięki Panu udało się, choć nie było to łatwe, można powiedzieć nawet, że płakałem, jak kupowałem ową rzecz. Dlatego, no, mi się udało to wygrać, tak? Jedną bitwę małą. Zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do walki z tymi grzechami. Bo małe zwycięstwa dla Boga będą dla Was jak miód, a dla samego Pana. Cóż mogę powiedzieć? Dzisiaj widzę uśmiech na jego twarzy. No. Także dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich. Z Panem Bogiem.